ten syf dosyć znacząco głęboko wchodzi do wody. Widzicie to, nie? No, wygląda to średnio, nie? Polecimy trochę dalej. Hala wręcz to nasze molo. Do tego stopnia, że zobaczcie, zobaczcie, jak on tutaj idzie. Idzie ten syfik, idzie. Klif cały jest w syfie. Witajcie moi kochani w rybowozie numer 2. Pierwszy poleciał do Warszawy za 2000 zł. Nasz scenik poszedł. No niestety dużo żeśmy w niego wpakowali, a wyszło jak zwykle, nie? Tym razem mamy, zobaczcie, takie coś. Hyundai i20. To nie jest mój samochód, jest to samochód żony. Natomiast myśmy go kupili całkiem niedawno za, no można powiedzieć, małe pieniądze. Mam nadzieję, że się nie będzie psuć. Dla nas najważniejsze jest to, że da się zamontować kajak u góry. No i to w zasadzie, słuchajcie, tyle. Jeszcze ważna rzecz. Kajak kajakiem, nie? Ale woda jest straszliwie zimna i będzie ciężko pływać tym kajakiem teraz, powiedzmy, żeby uganiać się za trocią, to nie ma opcji, nie? Próbowaliśmy zrobić film, zobaczcie tam sobie u góry, jeżeli chodzi o strój wypornościowy, on w zupełności nie chroni, nie w ogóle nie ma o czym gadać. Więc najprawdopodobniej trzeba będzie coś pomyśleć o tym stroju, tym takim suchym kombinezonie, nie? No i dobra, słuchajcie, dobra, lecimy dzisiaj na Orłowo i to dosłownie, bo będziemy latać dronem. Zobaczymy, jak ta refulacja wygląda w praktyce, co zasypali, co ewentualnie jesteśmy w stanie obskoczyć gdzieś tam z buta. Zaczynamy. Oczywiście będziemy łowić, no bo co to byłby za wypad na ryby bez łowienia ryb. Natomiast największą ciekawostką jest refulacja, która ma miejsce tutaj w Orłowie. Zresztą te refulacje, tak jak śledzicie kanał Morska TV, no to wiecie, no, że to jest Trzębia Góra, Karwia, tamte rejony, no to często. I żeśmy wielokrotnie na debatach mówili o tym, że ta refulacja to starcza na rok, dwa może. Natomiast w Orłowie po prawej stronie mola zabrało plażę, no i oni ją odbudowali. Zobaczcie, tam z tyłu barka stoi i tu mamy tą plażę. Ona w internetach wyglądała zupełnie inaczej, źle bym powiedział. Teraz wygląda jeszcze spoczko, bo ten piach był taki mega czarny, brudny. Tutaj powiedzmy, że jest ok. Wygląda to tak. Plaży w zasadzie w ogóle nie było. Jeszcze pół roku temu gdzieś. No dobra, stoi barka. Co ta barka robi? Na niej jest syf. Jest ten cały piach, który najprawdopodobniej z portu z Gdyni był wożony na tej barce i po prostu przepompowywany na plażę. Dobra, ale pytanie brzmi, jak się mają te nasze miejscówki tutaj, bo wiecie, że to była świetna miejscowa na balonę. Jak to się ma właśnie do tej refulacji? Tutaj mamy to lamparcie dno. Widoki z drona kiedyś masakrycznie przepiękne, normalnie rewelacja, raj. A zaraz polecimy dronem i zobaczymy, jak to wygląda teraz. Dobra, taki widoczek. Zresztą będę wam te widoczki pokazywał co jakiś czas. Spróbujemy się wznieść dość wysoko, na ile po prostu pozwalają tutejsze warunki. Bo przypomnę, jakieś przepisy też tutaj mnie obowiązują. Natomiast już widzę, że jest źle. Ten syf dosyć znacząco głęboko wchodzi do wody. Widzicie to, nie? Mamy tutaj oczywiście, widać to nasze lamparcie dno, coś tam jeszcze jest, nie ma jakiejś masakrycznej tragedii. Odwrócę wam kamerkę, zobaczcie, tutaj wygląda to rewelacyjnie nawet. Muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo myślałem, że ten pył taki, który się osiada, on po prostu wszystko nam zasłoni, natomiast nie, no widać te kamyczki. Widać też, zobaczcie, jak się ten syfik zaczyna robić i jak płynnie to przechodzi w naszą plażę, nie? O, zobaczcie, teraz będzie bardzo dobrze to widać.
No jest to taki proces, nie? Nie jest to takie proste, że mamy usypaną plażę, rachu ciachu, jest jakaś skarpa, jest koniec, nie. Tak jak usypali, spróbuję się posunąć lekko tak na boczek. Zobaczcie, usypali plażę, to myślę, że to co my widzimy jako plaża, to można porównać do wierzchołka Góry Lodowej, że my widzimy powiedzmy 20 metrów plaży, natomiast gdzieś tam w tej wodzie mamy jeszcze ze 100 metrów tego piachu ciągnącego się. No wygląda to średnio, nie? Polecimy trochę dalej. Zobaczycie, jak to tam trochę dalej wygląda przy rzece, bo tam taki strumyk w pewnym momencie wpływa, zobaczcie. Wygląda jakby ten cały syf się podnosił, zobaczcie tutaj. Czyli wychodzi na to, że to nie jest ostatnie słowo, kochani. W tle zobaczcie pogłębiarka, nie będziemy do niej lecieć, bo to kawał drogi. Myślę, że lepiej brykniemy się jeszcze na drugą stronę, żeby zobaczyć, jak wygląda właśnie ta druga strona, gdzieś tutaj przy klifie. Zwróćcie uwagę na ten syf. Zobaczcie, ten syf się cały czas ciągnie, nie? Cały czas się ciągnie, zobaczcie, okala wręcz to nasze molo. Do tego stopnia, że zobaczcie, zobaczcie, jak on tutaj idzie. Idzie ten syfik, idzie. Nie wiem, co z tą trocią. Spróbujemy dzisiaj też troszeczkę porzucać, natomiast no nie wygląda to ciekawie, nie? Zobaczcie, jak ten syf leci. Jakie to jest szerokie. Do tych falochronów tych podwodnych, do tej rafy to sięga. No i zobaczcie, tutaj mamy klif. Klif cały jest w syfie. Cały jest w tej syfie. O tym żeśmy też rozmawiali na debacie. Kto nie ogląda nas za często, to radzę nadrobić zaległości. Debaty świetna rzecz, żeby się po prostu spotkać, pogadać i wymienić doświadczeniami. No i też oczywiście ja zawsze odpowiadam na wasze pytania. Zobaczcie, jak to leci. Normalnie wraca syf do Gdyni, nie? Bo ponoć stamtąd był. Dobra, ale tak, to jest, wiecie, śmiech przez łzy, nie? To nie jest nic śmiesznego. Nie wygląda to dobrze, natomiast no tutaj nie było tego pogłębiania. Tu jest po prostu syfik, nie? Nie wiem, czy to będzie miało duży wpływ na trocie. Tam zresztą ktoś stoi, próbuje łowić. Podejdziemy za chwilę, zobaczymy. No ale to wygląda tak brzydko, nie? Sami to widzicie, nie? Wygląda to brzydko. Ja wiem, to może do Belon to zejdzie, no bo jeszcze do Belon parę miesięcy jest. Słuchajcie, takie przerzucanie piachu ja nie rozumiem. Nie? Mamy to w Karwi, mamy to w Jastrzębie Górze i ten cały piach już minął rozewie i jest we Władysławowie, a minęły dopiero 2 lata. Pytanie jest, ile pieniędzy jest to pompowane i czy to w ogóle ma sens? Słuchajcie, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Czy to po prostu ma sens, czy nie trzeba by było zainwestować w jakieś inne rzeczy? Nie wiem, nie znam się na tym. Może jakieś właśnie sztuczne rafy, może jakieś pale, coś takiego jak jest na półwyspie, żeby zrobić gdzieś tam w okolicach Karwi. Tak właśnie patrzę, czy tutaj część tego syfu nie wypływa z tej rzeczki, ale chyba nie, chyba on dobija do tej rzeczki, zobaczcie. I wtedy ta rzeczka go też wypycha troszeczkę dalej, nie? Coś w tym stylu, coś to jest, bo zobaczcie, zobaczcie jak ten syf idzie. I on idzie, on idzie z tamtej strony, czyli on jest wypłukiwany z tego piasku, który tutaj wrzucili na refulację. Koniec baterii. Dobra, dobra, to koniec baterii, jestem dosyć wysoko, więc należałoby raczej spierniczać do domu. Co to jest? Podzielimy to na 2 odcinki, także dzisiaj macie typowy odcinek z dronem, żebyście zobaczyli, jak tam wygląda. Woda to jest jakiś jeden wielki koszmar. Natomiast mam też drugi ciekawy odcinek, a mianowicie te oto przepiękne slimy od Bogusława Kasaka. Chcę zrobić porównanie, jak one lecą daleko w porównaniu ze zwykłymi przynętami od Bogusława Kasaka, więc będzie taki techniczny odcinek, ale to za tydzień. Także dzięki śliczne za dziś. I zobaczcie, jak to wygląda. Tragedia jakaś. No, nawet coś łopatę zrobił, żeby się pochlastać i do piachu. Cześć.